No, dzień dobry. Ogółem całe te i całe tamte. Bardzo serdecznie witam z tej strony Mafia Solec i się kłaniam po same kule. Został łapę w górę już na samym począteczku, widzę, jeżeli chcesz. Mniejsza z tym, kolejny dzień śniwowania. Dzisiaj mamy już czwarteczek. Zaczynamy tego vloga. Tak nietypowo, zaczynamy ze śpicherka, co tutaj się dzieje. Gdzieś tam pewnie wstawki były jeszcze z dnia poprzedniego, bo już żeśmy sobie ten owiec zaczęli sypać. Na wstępie pozdrowienia dla firmy Wronkowski, tak jak mówiłem, owiec, tutaj Reflex i jęczmień Avatar w tym roku. Naprawdę bardzo fajnie, jeśli chodzi o owiec, na pewno na następny rok nie będziemy się zastanawiać, tylko siać. Półtora przejazdu i to tego najkrótszego, można powiedzieć, kawałka i pełniutki zbiorem, wiadomo, owiec, inna objętość, to wszystko, ale naprawdę konkretnie sypie, no i musiałem tutaj konkretnie popracować. Chwilę się tu pobawiłem, przesypałem stary jęczmień tutaj, aby było do robienia paszy, bo jednak ten starszy jęczmień roczny troszkę lepiej, jeśli chodzi o robienie paszy dla świń. Przęży to podrzuciłem jeszcze troszeczkę, rozgarnąłem już taką dosyć fajną ścianę do właśnie tego owsa. Teraz przyleci jęczmień, którego wysypiłem prawdopodobnie tutaj. Tata już właśnie kosi, ja tutaj ostatnią godzinkę się pobawiłem i tutaj po prostu poogarniałem to wszystko. Jakichś tam ścianek mega zajebistych nie stawialiśmy, bo nie było po co, bo to i tak z tego wszystko pasza będzie, byleby po prostu to, ten stary jęczmień ogarnąć. Także ostatni dzień żniwny. Może tak być? Nie, przepraszam. Bo dzisiaj będziemy dokaszać właśnie to, co wszystko najładniejsze. A jutro prawdopodobnie wykosimy ten dołek, to wszystko na przyczepę, żeby to schło na przyczepach, bo jak ma przyjść pompa w sobotę i w niedzielę, no to nie będzie sensu. Tu oczywiście ta pszeniczka, reszta sprzedana i gitara się ma. Dobra, idziemy sobie podstawić teraz ładnie. Więc mam nadzieję, bo przynajmniej tak miało być, że to pechonejmy. Także mówię, no to zostały te zielonki takie do wykoszenia. To pójdzie na przyczepę i po prostu dosnie, bo jak da tą pompę w weekend, no to niestety już z tego będzie lipa. Nie, miało być dzisiaj prasowanie. Ja szybko się spieszyłem, takiego vloga na szybkości nagrałem, a się okazało, że niestety, ale nie udało się przyjechać, bo najpierw miał inspekcję, a później niestety, ale zaczął u siebie żniwa, więc no jutro na 9 rano ma być, więc spoko, jutro cały dzień będziemy sobie na spokojnie wozić, ma nie być słońca, więc to dosyć fajnie powinno pójść. No tutaj mieszanki, tu gdzieś jest wszystko pomieszane, jakby nie patrzeć, bo jest kawałek. Ale to już pogadam na polu. O, trzeba będzie jutro wszystkie okienka ładnie pozamykać już. Jakby nie patrzeć, bo może być nieciekawie. Jezus, co to wyleciało? Czekajcie, że inaczej złapać krzywo trochę. Jeżeli oczywiście przyjedzie tutaj owiec, przepraszam, jeżeli przyjedzie jęczmień, to tutaj będzie sypany. Jeżeli przyjedzie owiec, to będzie sypany na tamto okienko. Bo po prostu chcę to jeszcze w miarę jakoś tam oddzielić. No a jutro trzeba będzie wszystkie okienka ładnie pozamykać, no bo jak ma to dać, to szkoda, żeby nam to wszystko zmokło, bo fajne jest. Suchutkie. O! Jakieś tutaj dźwięki słychać zaraz od... O, tata pięknie tutaj sobie za... Nie będę mówił jak i gdzie. Ogólnie, kurwa, lotnisko mnie tu zrobili. Ale tu kiedyś się grało. Starzy widzowie pamiętają. W głowie takie rzeczy zostają. Se pierdolnęli, proszę was bardzo, lotnisko dla helikopteru. Chłopie, jakby tu helikopter wylądował, przynajmniej by kurwa trochę te drzewa poprzycinął na równo może. No żartuję, hydron tu jest, a nie widać. Teraz już będą wiedzieli. Dobra, login tam. Pani majster. Zaraz się dowiemy co i jak. Ja teraz sobie chciałem poogarnąć już to w szpicherku, żeby było i ruszam na pole. Ruszam na pole nagrywać film dla was wreszcie, bo chciałem na tym pięknym jęczmieniu, na tym refleksie, żeby refleksyjny filmik fajny nagrać. Także ten vlog za dużo nie będzie. Rzeczy się działo, już można tak powiedzieć szczerze. Bo już biorę się trochę, żeby wiecie, też coś na YouTubku fajnego się pojawiło, więc tak jak co roku na pamiątkę pojawi się po prostu filmik.
I co, jęczmień? A, owiec zrobiłeś. Dobra, to muszę przełożyć tą. No co, będziemy tak przesypywać? No ja wiem, no ale mówię ten. To nie będzie nic przewalać. Nie? To patrzę, no dobra, okej. Tylko, że z jednej strony dobrze mi jest, wiesz, wchodzić i podwalić w razie W, to ja se przełożę. Wadzik, wadzik, kurwa, trzeba wziąć i rozrzucić i na pole pojechać. A jak wilgotność? 12. No to jeden dzień im procent zrzuciło, nie? Czekaj. Dobra, to czekaj, ja przestawię tego. Poczekaj, nie, było ok. Tak jak ten, to kurzyło się aż jak sypałem. No jo, ale ja się bawi, teraz przesypywałem, bo ogólnie całą robiłem ścianę z owsa na przężycie. I no aż suche było wręcz. Dobra. Lepiej mu jej tutaj przestawić, bo jeżeli idzie ten, sypiemy ten owiec, to wolę na tą stronę, bo jestem w stanie tu chociaż sobie wejść i jeszcze podwalić, więc akurat spoko. Nie. Co, teraz po tym wjeżdżasz w jęczmień? Już? Czy jednak jeszcze nie? Czy chcesz cały owiec wykosić na koniec jęczmień? Nie, teraz już. Teraz jęczmień. A masz big bagi naszykowane, czy nie? No, tak. Dobra, zresztą przyjedziesz, to no spokojnie pójdzie. To bo to... Aha, na rozrzutnik obydwa big bagi, tak? No jo, i jęczmień i owiec wtedy, tak? Dobra, no to dwa big bagi, a idę tam przegarniać. No to zanim będziesz wyjeżdżał, to big bagi mi daj i zaraz przyjedziemy wtedy. No, czyli jednak jeszcze się ciągnikiem gdzieś przejedziemy. I to dość fajnie. No to zobaczcie, jeden dzień prawie procenta zrzuciło. No ale dzisiaj piękna pogoda, wiatr, gorąco. Więc tu nie ma się co dziwić. Ops. Szczerze, wręcz bym powiedział, że zaryzykuję i zostawię jeszcze tutaj na tym okienku tą rynnę, bo dzięki temu mi to fajnie tutaj powinno zasypać. Mówię, można by było się bawić. Jakieś tam ścianki lepsze stawiać, to wszystko, ale po co? Jak to wszystko idzie na jedną paszę, więc wita rozumita. I tak to wszystko pięknie na spasienie idzie. To narzucimy. Thank you.
zobaczyć naprawdę przy owsie, kurde, konkretnie wychodzi, jeśli chodzi o zbiornik. A co ci robi? Co wyrzuca? Rozłącza mi mocarnię całą. A, nie, tak jakby nie dociągało, no, nie dociąga. No, ale widać, że chyba długi czas praktycznie nie było przekładane to. Dlatego, no, jak jest... Chcę zobaczyć, czy ją teraz załączę, bo jak jest za ciasno, to ją... To też nie dociągniesz. No właśnie, nie dociągniesz. No ja wczoraj jak jeździłem, to przytrzymywałem momentami ręką, bo faktycznie ona do ale to, czy ona jakby wystrzeli, no, to czuć zaraz po silniku? No to po tak, po silniku. Czyli tam nic nie da. No, to nie było nigdy zmieniane, chyba na tym cały czas leciało. Nie, to by na listę. Dobra, odpalamy. Dobra, pod rozrzutnika. O, będziemy się brali sobie, zostawiali, bo naprawdę ten jęczmień i owies naprawdę ładne i chcemy pojedyncze sobie zostawić. Bóg wie, jaki będzie następny rok. Może materiał siewny będzie kosztował, kurwa, Bóg wie ile. Bo jak się zasieje drugi raz tym samym, to nic się nie stanie. A jak będzie w normalnej cenie, to się kupi. A to się spasie, więc to nie jest żaden tam problemitto. Dobra, ty, stopka! Jest na śrubę, czy na klucz, czy na co? O, dobra, wspaniale. Podjeżdżamy pod big bagi, które są koło bory, wrzucimy i jedziemy. To najpierw mordo big bagi, a później brama. O, tak wiecie, powystawiane te dzisiaj przyczepy mamy. Bo tu, żeby trochę schnęło. Ale powinienem chyba wyjechać, przynajmniej mam taką nadzieję. Bierzemy na całość, nie sprzątamy, bo nie ma sensu z racji tego, że nawet będzie miękcej, można tak powiedzieć, nie wiem, może nawet słomę jeszcze wrzucimy na to. Dobra, możesz już bramę otwierać wtedy. Dobra, to i tak będzie stało na jednej plandece jeszcze na całości. Mówię, będzie plandeka i na niej będziemy sypać ten zielony, to wszystko zielone, co jest na dołku, bo raczej wiecie, może być tak, że po prostu nam to nie dojdzie już, bo wiecie, będzie to przepadać, będzie mokro i zacznie puszczać w kłosie albo do reszty to wyleci, więc nie ma sensu czekać. Ewry się 2-3 razy przerzuci, a co to tam będzie? Wielki ciul, można tak szczerze powiedzieć. A też to stależować, no to nie ma sensu, tak? Więc no jest jak jest. Trzeba praktycznie brać wszystko. Jaki no bizun nie jedzie? Nie jedzie. Miałem. Było może raptem ze 6 rozrzutników, 7.
nic się nie odzywają. Miejmy nadzieję, że przywiozą czy prędzej, bo jeżeli dzisiaj pozniwujemy, jutro by się zebrało sobie, to jak ma padać w sobotę od 14, to by to babto zdążył rozrzucić. Także naprawdę mega fajnie. To nie mógł wjechać w jęczmień, bo przyjechał tutaj, tędy tędy właśnie jechał. Patrzyłeś jak jechał? Tak, tamtędy jechał właśnie. Nie, to teraz nie wykaza od kukurydzy. Pojeżdża do kukurydzy, a przy kukurydzy. Dobra, jak będzie jechał, to poczekamy tutaj, nie? Nie, rozciągamy tą plandekę. Czekaj. Tak mamy. Kurde, niepotrzebnie se tu wjechałem. Zjadę sobie trochę niżej. Dobra, na razie zaraz. Czekaj, jak tu jedzie? Dobra, jechać jedzie. Jedzie, ale kryby jedzie. Ale jo, dobra, ty, wystarczy, że ja tu cofnę i jego zgaszę wtedy, bo tu pasuje robota. Się zmieści. Dobra, podjadę się tu bliżej. I wtedy go jeszcze ładnie tu sobie dociągnę, zgaszę. Teraz jak jedzie? Tak, jedzie od kukurydzy. Nie, bo myślałem, że przyjechał od tej i nie, zrobił tak, przejazd w Łosie. Wjechał tamten. No to jo. No dobra, to co? Narpię plandeka, duża. To dajcie mi chodzić tą plandekę rozumiem. Nawet moglibyśmy tu słomy, no dobra, nie powinienem podrzeć. Tu nie ma jakichś mocnych elementów, to jest gruba plandeka, porządno. O kurde. Wspaniali rolnicy jadą.
Kurwa. Jemu nawet nie trzeba mówić poka dupę. Ale by było jak tylko, i teraz patrzę, jak kukurydza się uginą, nie? I ta kobita jedzie obok. Kurde. Jeden ma dało. Ale urwał. Pierwszy przejazd ten tej jęczmionki, żeśmy sypali normalnie, będzie wymieszane z tamtym. Wiecie, ten jęczmień taki wręcz. Na górach ciężko by było go obkosić, no w Mokrzynie nie wiem, czy by dali radę. Bo nawet i wysokie zwora czasami było ciężko. Były bardzo niziutkie, ale to czasami no na takich, jak wiecie, jak są wertepy, to była masakra. Dlatego też pierwszy przejazd jeszcze poszedł, bo tam trochę tej zielonki wiatr żeśmy przestawili. Bo mówię, tam chwasty akurat, jeśli chodzi o wysokość jęczmienia, to praktycznie było trochę równe, a wiecie, od kukurydzy, od miedzy zawsze różnie bywa. Więc tak to będzie na pasie, więc spoko. Jedziemy na tamtą stronę, tam wysypiemy paga i tam poczekamy już na owiec, bo tu jest mieszanka właśnie owsa z jęczmieniem, tak tata zrobił jednak, a tu jest sam owiec do siewu. Dość fajnie, bo doszedł jeden i drugi równo. Ogólnie, o proszę bardzo, będziemy chłopaków widzieli. Jedzie tata Kuby z pełnymi przyczepami chyba, ale u nich aż się kurzy, w szoku jestem. U nas naprawdę w tym roku... Z tymi drzewami to jest to pole, co poszło. Tak. No jest kawałek. Ale nie wiem, czy już jest poszło. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że na pszenicy, no jak sami widzieliście, jednak te grzybówki... bo jest Kubusia i setka widać. Może na GoPro to nie aż takie oczywiste, ale chłopaki tam sypiam na pełnej, widzę. Także pod względem tego, jak co roku, wiecie, gdy był grzyb, gdy była ta aż czorne to zboże, no to nie szło z tyłu jechać, był jedyny tuman. A u nas fajnie w tym roku, zobaczcie sami. Fajnie się kosi, nie to, że jest jakieś kurwa mokre. Chyba będzie widział. Bo jest w granicach 12, tamten może od miedzy jak od kukurydzy 13, tak? Choć on niziutki, więc spokojnie powinien tam mieć. No i no zobaczcie, no pięknie wygląda naprawdę, jak na ten rok u nas, ten owiec, także na pewno u nas zostanie. Zapraszam bardzo serdecznie do linku w opisie, jeśli chodzi o stronę Wronkowskiego, tam się zapoznacie z ich całą ofertą. Jak to u nich właśnie wygląda. Ja mogę stanąć sobie tutaj, bo tata musi to obkosić jeszcze, to tu cofnie, więc... Więc będzie spoko. Także ktoś może, tak, znajdzie, mam nadzieję, coś dla siebie, bo... Jeśli chodzi o firmę Wronkowski, to naprawdę, jeśli chodzi o materiał siewny, który produkują maszyny, które posiadają, to jest to spokojnie jedni z najlepszych w Polsce, jak nie najlepsi. Krzysiu, kolejny rok swoje rekordy kręci, więc jeżeli... Odwróć się i pomachaj. Ja bo będę odmachiwać w samochodzie teraz, chłopaki i tak nie widzą na pewno. Zawiną mocno. Więc jeżeli u nas w tym roku, jak na to, jakie było podłoże, to wszystko, ile było nawozu dane, to jeżeli ktoś naprawdę zadba i da, będzie miał obornik, nawóz, to wszystko, no to sami sobie możecie pomyśleć, jak fajnie by to na pewno posypało. A u nas jednak się okazało, bo gdzieś tam sobie przeglądałem, jak miałem te zdjęcia z BASF, od tych oprysków, co wam rzucałem do poprzedniego vloga, znalazłem, że tata mi wysyłał, pryskali, nie dawali nawozu jako takiej normalnej postaci granulowanej, ale w postaci płynnej, tu spryskali tutaj wszystko azotanem. Nigdy wcześniej jakoś o tym nie słyszałem i w poprzednich latach nigdy tego nie używaliśmy. W tym roku taka alternatywa poszła na to. Coś tam na pewno to wsparło, bo mogło być tak, że bez nawozu faktycznie totalnie, bez tego azotu by było słabo. Dobra, jeszcze tu sobie przejedzie.
zobaczcie, jaki naprawdę niziutki, trzeba się nieźle skupić. U nas motowidła na najniższym to tak, wiecie, omykają, bo gdzieś tam te blachy czasami lekko pogięte. Dlatego też na najniższy nie możemy zbytnio dać. Ale ogarnia, daje radę. Możesz dać tej murzynianki. Teraz tak i to. To. Ale doszło do końca i się cofło. Ale i to przeraz. O! Dziu papi mój panio! O kurwa! Ale wyjechało! Szkoda, że Mania nie ma z nami na żniwach, nie? Ale to by było. No i pięknie, bo to ładnie wykosimy na to i to leci wszystko. Czy się zmieści? Wątpię, bo mamy raz. Dotąd mamy zbiornik, dwa zbiorniki, minimum trzy zbiorniki. Minimum. Wręcz bym powiedział, że 3,5 będą. No trzy, bo to mówię, to półtora przejazdu, Dwa upchnę na pewno. Trzeci, jak jeszcze pobawię się, to też upchnę. Chłopie, a teraz tam godzinę byłem i się bawiłem. Trzy nawet. No i to tylko to pójdzie, nie? Na Big Baga to idzie tylko ten czysty owies. A na rozrzutnik to idzie to zielone ma iść, tak, bo tu właśnie tu jest tych chwastów, jak to sobie poleży. To zostanie w zbiorniku, jeżeli by tak się udało, że ale tam będę upykał, to najwyżej po Samsowi będę kurwa sypał. Najgorsze jest to, że chciałem ponagrywać. Więc tak zobaczymy, najwyżej będę z tatą zjeżdżał co przejazd i tam ogarniał w tym szpicherku, chyba że akurat jak będziesz w domu, ci się będzie chciało, to możesz tam podziałać. Ten rogowy już jest usypany cały. Teraz tylko przestawić w ten środkowe okienko. I teraz tego środkowego na pewno zbiornik, to jest taka jedna kubka, jedna pójdzie trochę na lewo i z półtora kubki pójdzie tu na prawo, więc myślę, że trzy zbiorniki powinny się zmieścić. Pięknie. Tu mamy, można powiedzieć, cały nasz plac od początku do końca, wreszcie jest dzisiaj oficjalnie wykoszony. Nic, tylko wapno i talerzówę. O kurde, może gdzieś był w sklepie jeszcze albo coś, nie wiem. Albo z tej kukurydzy wyjechać nie mógł jednak. Dobra. Cygmyk, fuch. Dawaj giga, dawaj baga. Giga było. No, będziesz musiał wejść chyba. Padam se na rejon tu, oficjalnie, nie no, nie oficjalnie, no. Pozostawiamy jeszcze to, co jest koło domu. To jest ze 40 jarów, 30. Zostawiamy to z racji tego, że jakby było mało słomy z pszenicy, a jutro ma prasować, no to wtedy jutro w razie W dotniemy to na... Dotniemy to na słomę, ale kurde, już mówię, a dożynki praktycznie można powiedzieć będą. Ale tak, będzie, my będziemy po prasowaniu. To już mniej więcej to będzie widać.
bo zawsze prasujemy. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale na dwa sznurki, w sensie zawsze mamy dwie szpule i jak te dwie szpule się kończą, to tyle nam słomy wystarcza co sezon. I tak robimy, więc jeśli chodzi o to, to jutro w pszenicy będziemy wiedzieć, bo jeszcze było robione z tego już z talerzowanego jęczmienia. Była suma robiona, bo była potrzebna, bo się skończyła z tamtego roku. Bo akurat trochę świń było więcej i chujowe belki były zrobione, nie ukrywajmy, sami pamiętacie jak to się ładowało. Więc jeszcze po prostu jutro tutaj będzie, no, półtora zbiornika gdzieś. Okej, nie wyciągam, tata teraz czyści zbiornik, więc trochę tej słomy będzie. Ciągnijmy jeszcze tutaj, no i baja. My sobie teraz, już nie nagrywałem za dużo, bo przesypujemy z małej przyczepy pszenicę, żebyśmy mieli jutro do słomy, a duża pójdzie i pojutrze do sprzedania, bo tam mieliśmy jeszcze worki, szykowaliśmy na siewy w razie W tą pszenicę, jak nie to zostanie po prostu za kurbo ładna ta ciasteczkowa jest. I'ma spend this track, everything on me, yeah. I'ma take myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check, 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 check the money, making fake account number. That's the shit that's never getting bounced on your bitch. I do the money dance, I just made a honey dance. When the stars they sign for it, I'ma leave my autograph. My wieczorek kończymy sobie dzisiaj tak już na spokojnie na gospodarstwie, przesypujemy naszą przyczepę na przyczepę wujka, bo nam nasza jeszcze będzie potrzebna tutaj do omucenia tego wszystkiego, bo jutro wiadomo słoma będzie szła na tą niską przyczepę, którą już mamy podstawioną i burtę otworzoną na zbieranie słomy. Wreszcie możecie zobaczyć żmijkę, którą kupiłem już chyba 2 lata temu, ale tak szczerze jest potrzebna tylko jeżeli na przykład coś jest sypane w sezonie, bo się nie zmieściło do szpicherka, to sobie czeka i w zimę się po prostu dosypuje żmijką. Tu dzisiaj wiecie, fajnie przy piwku, na spokojnie. Tak to wygląda. Dość fajnie, bo jeszcze nam to zboże owieje, sobie włączyliśmy wentylator. O! Włączyliśmy sobie wentylator, który tam właśnie fajnie to owiewa. Czekajcie, nie będziemy stać w tym kurzu. Zawsze coś wyczyści, coś owieje, a przyczepa nam się przyda. No, także to jeszcze nie dożynki, ale tą maszynę pewnie widzicie już w tym roku ostatni raz. Także bardzo serdecznie dziękuję wam za wszystkie vlogi zżniwne, bo jeszcze teraz przed nami prace pożniwne. Nie wiem kiedy dopiero będą wychodzić, także życzę wam miłego dnia, bo dopiero wydałem chyba 2 vlogi ze żniw, a my już tu sobie kończymy. Ogarniemy tą przyczepkę sobie na spokojności i jutro bierzemy się za słomę i będzie można świntować, także udanych plonów wam życzę, kto jeszcze nie wjechał, albo udanych dożynek. Także co, do kolejnych żniw z tą bestią naszą. Na razie, trzymajcie się, cześć!